Uwaga! Film powstał w celach humorystycznych oraz edukacyjnych i nie ma na celu obrażenia kogokolwiek ani czegokolwiek. Zastanów się czasem nad tym, co piszesz w komentarzu. Dawno nie było takiego materiału, bo film tego typu wrzuciłem jakiś rok temu. Więc w tym filmie pokażę ci kolejne 10 odmian deskorolkarzy. Także... Cześć! Cześć! Artem z tej strony i w tym filmie pokażę ci kolejne 10 typów skate'ów. Także bez zbędnego... Lecimy! Z tematem 1. Rampiarz. Ten typ szczególnie charakteryzuje się tym, że można go spotkać na skateparkach, które posiadają mini rampę albo mniejszy lub większy bowl. Te osoby nie uznają robienia trików na flacie, a nie na mieście, dlatego że wolą polatać po rampach. A tak zupełnie na poważnie, są to naprawdę fajne ziomeczki, tylko że oni zamiast uczyć się trików na flacie, wolą szypować po rampach i moim zdaniem triki tegoż typu osób są naprawdę zajebiste i bardzo przyjemne do oglądania. Na przykład wezmę tutaj Tonego Hołka. Co prawda umie bardzo dużo flip trików, ale jego bardziej rajcuje jazda po rampach i uważam, że to kwestia stylu. Jedni śmigają właśnie tylko na kwoterkach, natomiast inni wolą katować flat i murki. 2. Weź mnie nagraj. Czy miałeś kiedyś taką sytuację na skateparku, gdzie podszedł do ciebie chłop albo dziewczyna, bo niewiasty się też zdarzają, i zadał ci takie pytanie? Jeżeli tak, to trafiłeś właśnie na ten typ. Charakteryzuje się on tym, że podchodzi do ciebie w najmniej odpowiednim momencie, żebyś mu nagrał jakiś krótki film, najczęściej telefonem. Po czym trwa to zdecydowanie za długo, no ale cóż, jeżeli robi jakiś zajebiaszy trik, to w sumie aż miło popatrzeć. 3. SKATE Kid. Jeżeli chodzi o ten typ, to można go określić dzieciakiem, który zawsze chce grać w skate'a w najmniej adekwatnych chwilach. W najczęstszych przypadkach, owszem, jeździ dobrze, ale zadaje takie triki, których ty najmniej się spodziewasz. Czyli jakieś body variale albo pressure flipy i właśnie te sztuczki definitywnie dają mu wygraną. Dodam jeszcze, że gdy jakoś uda ci się nabyć mu parę literek, to zdarza się tak, gdy ma już ostatnią, to specjalnie mówi, że albo ten trik zrobił, albo że ja mam 3, czy coś w tym stylu. 4. Biedak. Można go określić po jego ubiorze oraz kondycji deskorolki, gdzie właśnie na desce ma pełno chipsów i wygląda jak jakiś ogryzek, gdzie tail jest w strasznej kondycji i jest tak ostry, że można nim ciąć kiełbasę. Jego łożyska są zardzewiałe, zaś gumki całe spękane. Natomiast gdy chodzi o jego buty, to wyglądają jak ser szwajcarski, bo mają aż tyle dziur. Lecz wciąż jest na tyle dobry, żeby śmigać lepiej od ciebie. A tak zupełnie na serio, to jeśli widzisz takiego skate'a, to poratuj go jakimś blatem albo inną częścią do deskorolki. Nawet ja, gdy zaczynałem śmigać na desce, to nie miałem zbytnio hajsu na deskorolkę i jeździłem na tej samej desce, dopóki się nie złamała, albo stało się w niej coś innego, coś bardziej gorszego. Jeżeli sam jesteś tym typem, to polecam ci wchodzić na jakieś grupy na Facebooku lub inne fora internetowe, które oferują używane części. Dlatego, że nowe są na pewno dla ciebie zdecydowanie zbyt drogie. 5. Leniwiec. Można go rozpoznać po tym, że pojeździ chwilę, po czym siądzie i siedzi tak dłuższy okres czasu. Gdzieś z godzinę, może dwie, albo nawet cały dzień. Najczęstszymi wymówkami tej klasy są: nie jeżdżę, bo się boję, albo dziś mi się nie chce, może jutro. A tak bez żartów, to prawda jest taka, że jeżeli chcesz jeździć dobrze, to siedzenie na dupie ci kurwa w tym nie pomoże. A jeżeli się boisz, to poproś kogoś, żeby ci pomógł, bo społeczeństwo deskorolkowców jest bardzo pomocne. Lub polecam, abyś obejrzał materiał, w którym mówię właśnie o strachu na deskorolce. A jeśli już mowa o takich osobach, to następny będzie... 6. Nauczyciel. Ten typ charakteryzuje się tym, że zna większość trików deskorolkowych i bez problemu może nauczyć prawie każdego nowego triku. On już po prostu zna te wszystkie numery. Ja znam te wasze numery. Bo sam jeździ ponad 10 lub 20 lat na deskorolce. Moim zdaniem chyba najbardziej przyjazny, pozytywnie nastawiony oraz przyjacielski typ skate'a. Dodając to, sam miałem taką sytuację, gdy pierwszy raz przyszedłem na skatepark i bałem się praktycznie każdego. Z takiej racji, bo mój mózg uważał, że wszyscy są lepsi ode mnie. Jakie to ja byłem głupi wtedy. Także dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy pomagają nowym osobom, bo szczerze mówiąc, to gdyby nie byłoby takich osób na świecie jak wy, to deskorolka zapewne nie byłaby taka popularna, jaka jest dzisiaj. 7. Filmer.
Ten rodzaj skate'ów jest szczególnie często spotykany i jest najbardziej wartościowy dla całej społeczności deskorolkowej. Można ich rozpoznać po wielkich kamerach na kasety typu Sony VX1000, VX2000 albo innego rodzaju kamer z dokręcanym obiektywem typu fisheye. Nie jeżdżą może na profesjonalnym poziomie, lecz zdarzają się takie osoby, ale definitywnie lepiej nagrywają niż zdecydowana większość. Jeżeli chodzi o taki sprzęt, to można go znaleźć na stronach typu OLX, Allegro albo na eBayu. Poza tym to dzisiejsze czasy są tak sprzyjające, że niemal każdy może nim zostać dzięki telefonii komórkowej. Ponieważ współczesne fony mają bardzo dobre aparaty, gdzie niektóre egzemplarze przekraczają jakość nawet do 8K. Dodając, te osoby są bardzo potrzebne, bo gdyby nie oni, to nie byłoby takich legendarnych nagrań jak 25 schodów Jaffsa, pierwsze Ollie's El Toro czy pierwsze wymyślone i figurujące do dziś triki Rodneya Mullena. 8. Człowiek kontuzja. Skateboarding jest to sport, w którym upadki oraz kontuzje są nieuniknione. U doświadczonego skate'a upadki zdarzają się bardzo często, ale takie osoby mają już na spokojnie ogarniętą umiejętność upadania. Lecz u tego typu skate'a moim zdaniem chyba pech go nie opuszcza. Ochraniacze na kolanach, łokciach, nadgarstkach, na głowie ma kask, a wciąż dziwnym trafem upada na takie miejsca, gdzie później i tak nie jeździ przez jakiś czas lub w najgorszych przypadkach odwiedza szpital. 9. Zawodnik. O nim krótko. Takie osoby można rozpoznać po tym, że powtarzają cały czas tą samą sekwencję manewrów, nawet gdy ty sam uznasz, że wykonali ją w perfekcyjny sposób. Sam się czasem staję taką osobą, gdy zbliżają się jakieś zawody i staram się wypaść na nich dobrze. 10. Hardkorowiec. Jest to typ, który jest szczególnie popierdolony, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Umie prawie wszystkie triki. Skacze bez problemu 20 lub więcej schodów, robi gigantyczne rurki, murki i wiele, wiele więcej. Jest to odmiana, która prawie nigdy nie robi sobie krzywdy podczas jazdy, bo on zamiast siedzieć na ławce i pić piwo albo giercować w domu przy komputerze, wolał nakurwiać bęgiery. Natomiast od tych wszystkich upadków uodpornił się na ból, gdzie ty od samego patrzenia możesz połamać sobie nogi. 11. Skate YouTuber. Można go zidentyfikować po wielkim statywie, gdzie jest umieszczona na nim kamera, ma przyczepiony mikrofon do bluzy i coś tam pierdoli do tej kamery. Definitywnie rozpoznawalny, gdy na początku albo na końcu przemowy mówi o zostawieniu srabki w górę pod tym filmem, jeżeli ci się spodobał, a jeżeli nie, no to napisz w komentarzu, co ci się w tym filmie nie spodobało. Informuję również o tym, żeby udostępnić ten film dla lepszego zasięgu, bo platforma coś zbytnio za nim nie przepada. Ogółem tak na poważnie to tyle, także trzymajcie się, no i cześć!